też jest w wielu tłumaczeniach na języki y, narodowe. W razie mowa jest o Bogu miłosiernym i łaskawym, który jednak każe dzieci i wnuki aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Y, no pewnie trzeba by przeczytać y, trochę więcej. Czyli czytamy, że oczywiście Pan, Pan Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysięczne pokolenia. Przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary na niego, za niegodziwość ojców, na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Tak jest rzeczywiście w tym tekście. I teraz, co w nim jest objawione? Najpierw w nim objawione jest to napięcie między tysięcznym pokoleniem, dla którego Bóg zachowuje łaskawość, a trzecim i czwartym, które jeszcze doświadcza konsekwencji mojego grzechu. Więc y, tu jest potężna dysproporcja między trzema i czterema pokoleniami, a tysiącem pokoleń. Czyli ta łaskawość Boga idzie w nieskończoność, natomiast y, to, co tu jest nazwane karą, y, jest bardzo ograniczone w czasie. Y, Święty Augustyn, jak y, komentował ten tekst, Między innymi ten tekst, to mówi tak, że Bogu jest znacznie trudniej powstrzymać y, miłosierdzie niż gniew, bo gniew jego trwa tylko przez chwilę, a miłosierdzie na wieki. Y, miłosierdzie Pańskie. Więc tu jest ważna ta, ta proporcja. Teraz ważne jest jeszcze, żeby ten tekst czytać w kontekście całej Biblii, bo nieraz jest tak, że czytamy jeden tekst i na nim chcielibyśmy wszystko zbudować. Więc. Y, Kontekst Biblii jest taki, że Bóg nie każe nas za grzechy naszych dziadków, że każdy ponosi konsekwencje własnych grzechów. To jest i u proroka Ezechiela, i u proroka Jeremiasza i potem oczywiście także w Nowym Testamencie, więc każdy ostatecznie odpowiada grzech w tym, grzech jest nie, wina nie jest przekazywalna. Każdy odpowiada za własne grzechy. Więc ten tekst trzeba by widzieć w kontekście całej Biblii, także, także Starego Testamentu, I, i, i widać już, że trzeba go rozumieć w jedności z tymi fragmentami, które wyraźnie podkreślają indywidualną odpowiedzialność za grzech i w związku z tym też nieprzekazywalność winy. Natomiast. Można by do, to, do tego dodać jeszcze jedną refleksję, bo to jest kwestia rozumienia kary. Kara to nie jest nic innego jak konsekwencja grzechu. Mówimy na przykład w definicji odpustu zupełnego czy cząstkowego. Teraz przeżywamy rok święty i jest dar odpustu. Odpust, mówimy w, z definicji, to jest darowanie kary za grzech odpuszczony już co do winy. Czyli Bóg mi odpuścił grzechy w sakramencie pokuty. Na czym polega kara? No, karą jest konsekwencja grzechu, która we mnie pozostaje. To jest, grzech jest zgładzony, ale to, co grzech we mnie zrujnował, pewien bałagan, pewien nieporządek, papież Franciszek by powiedział rana. Po niektórych grzechach to w nas zostaje rana jak lej bombowy. Więc yy, 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 to w nas jest i to jest ta kara, to jest konsekwencja. I yy, czy to może dotyczyć synów i wnuków? Może. To to jest ukryte w takim pojęciu w, 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 używanym w nauce społecznej Kościoła w pojęciu, w pojęciu struktur grzechu. Tak? Człowiek dopuszcza się grzechu, ten grzech jest jego osobistą winą, ale przetwarza rzeczywistość w taki sposób, że to dotyka nawet nie tylko jego dzieci i wnuki, tylko dotyka czasem y, całe narody, społeczeństwa, i, i, I te konsekwencje dość długo trwają. To znaczy, tak naprawdę, wielu ludziom, którzy żyją równolegle z tym człowiekiem, a czasami żyją po nim w drugim i w trzecim pokoleniu, czynienie dobra przychodzi znacznie trudniej. Nie, żeby było niemożliwe, ale jest trudniejsze. To, to jest właśnie struktura grzechu, że, że wytwarzam takie mechanizmy, mogę je wytworzyć w mojej rodzinie. Mogę je wytworzyć w, w moim społeczeństwie, w najbliższym sobie, w sąsiedztwie, że człowiekowi jest trudno żyć inaczej. Nie wiem, yy, choćby, choć, choćby wszystkie opowiadania, nieraz prawdziwe, nieraz trochę legendarne, o wendecie, o zemście. Tak? Dziadek z, z drugim dziadkiem pokłócili się o miedzę, synowie się kłócą, wnukowie się kłócą, prawnukowie są gotowi jeszcze się pozabijać o tą miedzę. Jest między rodzinami napięcie, choć nikt nie wie, co tam było kiedyś na początku. I, i Przekroczenie tej granicy z którejkolwiek strony nie jest łatwe. To są konsekwencje, które są w trzecim i czwartym pokoleniu. To nie jest taki tekst, nad którym można by było przechodzić ze wzruszeniem ramion, bo, bo to jest raczej dla nas istotna informacja: że mój grzech dotyka także innych. Może dotknąć, jak ktoś ma dzieci, może dotknąć moje dziecko, może dotknąć mojego wnuka. Znaczy, może być tak, nie że ponosi winę, tylko musi dźwigać konsekwencje moich decyzji. Niejednokrotnie. I to jest ta kara. Yy. Ale to, co w tym tekście jest najistotniejsze, to pokazanie miłosierdzia Boga, które jest nieskończone, które sięga tysięcznego pokolenia. I, i, i w, ty, w tym sensie jest niezestawialne w ogóle z Bożym gniewem, który trwa tylko przez chwilę. To, to jest ta to księga wyjścia.